zadaje pytanie, jak dużo pluszaków mamy w domu? Więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie razem z Muffinką. A to będzie dość ciężkie, bo nawet nasz chleb jest Squishmallowsem. Tak, to fajnie, Squishmallows to jest Pusin. Muffinka! Ja mam w głowie tylko Squishmallowsem, no nie? Dobra, a ty Stitch, jak myślisz, ile mamy pluszaków? Napiszcie w komentarzu, ile myślicie, że mamy pluszaków i zobaczymy pod koniec odcinka, kto był najbliżej. A jest ich tak dość sporo. Serio, Muffinka? Ja w swoim pokoju mam chyba ze stówę. No ten to się liczy chyba jak 10. To jest jeden. Jeden. A ty w tym kalendarzu nie masz jakichś? No, jakieś tam są. Dobra, nie ma na co czekać, ponieważ mamy cię za dużo wolnego czasu. To rozłożymy wszystkie nasze... Czemu ja mam koronę? Sekunda. To rozłożymy wszystkie nasze pluszaki w salonie. A jeśli chcecie wiedzieć, czemu dzisiaj tak wyglądam, to zobaczcie sobie koniecznie ten odcinek. Zapraszam. A więc tutaj jest idealne miejsce, żeby rozłożyć wszystkie nasze pluszaki. Mamy tutaj mnóstwo miejsca, a wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej je policzyć. A masz jakiś notes, coś takiego, żeby notować? No jasne, że mam. Herbatka z Muffinką, gdzie na ostatnich stronach mamy miejsce na nasze pomysły, więc między innymi to będzie nasz pomysł. Nawet tutaj zerknijcie, czekajcie. Postanowienia i cele noworoczne. Raz robiliśmy je na live na TikToku w Sylwestra. Dziękuję za obecność. Ilość pluszaków. I do tego weźmy sobie jakąś naklejkę, żeby zaznaczyć ten temat. I która najlepiej pasowała? Chyba ta. Truskawkę. No, truskawkę. Mulang, a ty jak uważasz? Ile jest pluszaków? Minimum 4. Ile myślisz, Kitek? Mulang chyba śpi gdzieś tutaj i myśli, że 4 pluszaki. Ja myślę, że w okolicach 200. 184, myślę. Squishła, ile i mini pusziny też się liczą. No, myślę, że 184 łącznie. Serio, jestem ciekawy, kto z was zgadnie. Dobra. Cuksuś, zacznij od 3. Cuksuś. 4. Tu masz moją żabkę. Tą żabkę dostałam od mojej siostry. 7. 8. Więcej nie wezmę. To, a ty już dopiero... Żartujesz. A to jest dopiero 8. Sławeusz. Naprawdę, zobacz, ile ich jeszcze masz. Ko to krewetka, Szczepan. A ja wchodzę do mojego pokoju i... Ojejciu, mały deal. On też się liczy. To jest deal z mojego dzieciństwa. Od mojej przyjaciółki dostałam. A tu mamy cały szereg puszaków. Nawet tam są pochowane. Siemano. Siemanko. Siemano. Lidla znalazłam. W ogóle mi się patrz. A on był poruszony. Trzeba go naprawić. Trzeba naprawić. On był na klamce. Dla utrudnienia zrobimy pewną segregację. Tu cała kanapa będzie pushinowa, a tu będzie miejsce dla giga pushina, bo jest taka idealna przerwa. Tu będą wszystkie mieszane pluszaki, których nie jesteśmy w stanie zbytnio segregować. A tu będą zaczynać się wszystkie moje Squishmallowsy. Jesteś pewna, że tyle miejsca starczy? A jeszcze Jumbo! Squishmallows! Moim zdaniem nie starczy miejsca. Dobra. No uważaj! Co ty robisz? Robi balon? Balon, wyjazd. Tam masz jeszcze 3 pusiny. Dobra, ale my musimy to liczyć, a nie przynosić. Dobra, pora zabrać wszystkie pusiny stąd. Myślę, że jest ich z 30 i pierw zaczynamy liczyć właśnie nasze pusinki. Dobra, robimy segregację i będziemy tak do 10 liczyć. Dobra, biorę moje wszystkie Squishmallowsy. Matko, ej, to serio, z tej kolekcji Squishmallowsów jestem taka dumna. Bardzo mi się podoba. Oczywiście brakuje tu mojej Jumbo żaby, ale może kiedyś. Ja jestem twoją Jumbo żabą. No, powiedzmy. Też Squishmallowsów. Tada. Aha. Ten to też się liczy jako 3 albo 4. Nie, jako jeden się liczy. Patrzcie, jaka gromadka wesoła. Stitchuś jeszcze. Mój Squishmallowsowy Stitchuś. Tak wygląda pierwsze 10 pusinów. A czemu tu nie ma podziałki na pusiny? No trzeba podziałkę zrobić. Miałbyś 3, ale będziesz miał 2 w tym opakowaniu. Nie, to się liczy jako jeden. To się będzie się liczyć jako jeden, no. Zawsze są też jeszcze panią Homiś i pana Homisia. Siemanko. I ich dzieciątko w mojej ręce. Damy ich obok tych susiów. Cuksusie, róbcie miejsce. Czemu idzie za 3? Co tu się stało? Nie wiem, namnożyły się. Chomiczki. Tak, tak. To był jeszcze prototyp. Ten jest ostateczną wersją. Dobra, patrzcie, z Monopoli, które ostatnio dostaliśmy z Squishmallowsowego, mamy kolejnego Squishmallowsa. 11, 12, 13, 14 i 15. Okej. Okay. Trochę je... Co ty? Jak ty leżysz? Co, tutaj ułożę ładnie te pluszaki, to cały czas mi ktoś je rozbabła i ta sama je rozbabuje. Na korzyść tego odcinka. Mateczko, ile tu ich co jest? Co tu się dzieje? To nawet nie jest połowa. No wiem. To był jeden z moich ulubionych pierwszych Squishmallowsów, jakie dostałam. To był mój ukochany Dinuś. Tu mamy płomyka z Japan z automatów. Matko, jak strasznie bym chciała tam wrócić, tylko muszę mu chyba troszeczkę rozpuść te rączki, żeby mu nastawić ten plusz, bo po praniu się troszeczkę tak... No. Splaczył. Splaczył. Tak, tutaj jeszcze z nim często śpię. To jest moja Jumbo żabka. Trochę tego jest. Tak. O, a tu jeszcze płomyk w wersji Squishmallowsa. Tu mamy Squishmallowsowych Sanrio, czyli Cinnamon Rollsa, Kuromi, ale... Pompurina, Stitch, a nie mam Stitch, nie Sanrio. Tu jeszcze mamy Hello Kitty. Kitek, a gdzie jest My Melody? Ja mam inne pytanie. Czy ty w ogóle je liczysz? Bo ja pusziny zacząłem liczyć. Za chwilę policzę, bo na razie będzie ciężko. Ona jest mini z Squishmallowsów. Widzisz, Squishmallowsy przodują, bo mogą być każdą postacią. Nawet Stitchem. O, Muffinka, Pushin jest choinką. Co jak co, ale pusziny też są w różnej postaci. On jest lampiony. Czy coś tam nazywa? Dobra, pierwsza 20 pusinów. Jest okej, okay, mam ich jeszcze trochę. Moje Squishmallowsy lepiej wyglądają. Co ty mówisz? Kitek!
Tu jest drugi. Słuchaj. 30 pusinów! 30 mamy! Marnie. Jak marnie? No bez przesady, Muffinka, jest ładnie, elegancko. Dobra, niektóre szafki są już puste. Kończą nam się pusiny. Za to squishwile się nie kończą. Zobacz, ile mamy tutaj squishwile. Oh yeah! Ej, tu jest jeszcze pusin na choince. Gdzie? O, kolejny! Ty nagrywałeś szorce, jak otwierałeś tym serzetki i masz jeszcze tu jednego. Zaczęła się w końcu liczyć, zgubisz się. 100% zacznij je liczyć, Muffinka. Zgubisz się 100%! Dostała więcej pluszaczków, nawet są w takim kartoniku. Tu są my z Minecrafta, tu jest Charizard, Creeper i Shrek. Jest tak, to jest Shreku. Kociuś. Słodka. Proszę. No nie wierzę, Squish mielą się naprawdę. Myślałeś, że unikniesz wielkiego pojedynku? Słuchaj, musimy wygrać ilością Squish mielą. Stop. Co? Stop, a to co to jest? No i co, w plecaku? Jak to się pusto zrobiło, widzowie? Dobra, zeskakuj. Łazisz sam, czy mam po ciebie wchodzić? A pamiętasz, że w tym kalendarzu też masz? A właśnie, jeszcze kalendarz, zapomniałem. Nie. O, dobra. Nie. Gdzie tego położysz? No jak to, gdzie? A tam przy odkurzaczu, okej. Rzuci się na te wszystkie squishmallowsy. Tu spójrz. Pusin leci. Się nie ma. No weź, daj mi go. Idź tam go odłożyć, bo ci normalnie ja cię to rzucę. Tak, nie wolno. No, no gdzie on ma siąść? No tam przy odkurzaczu. No nie siądzie tam. No ma tam. Nie, zmieści się tam, jest za gruby. Cię nie zmniejszy. Matko. Nie spodziewałam dobra, się, widzowie. Naprawdę się nie spodziewałam. Dobra, to jeszcze nie wszystkie. Ktoś się spodziewał? Nie wszystkie. Przyciągnąłem tego, jak to się nazywa, kalendarz. I słuchajcie, tu mamy Stormiego, który wygląda dziwnie. I oprócz tego jest pusin z prezencikiem. Chip się na 100% nazywa. No. Chip 3 to jest Puf. A nie Pip? Pip, dokładnie, Pip. Nie że to ja powiem? No nieważne, bo każdemu się może pomylić. Dobra, dodatkowe 4 kanapi takich różnych rzeczy nie liczymy, bo tak to by w ogóle tego wyszło. Zapomniałabym. Pięknej bestii szafa, mamy tutaj jeszcze rybika z Kośmelosa i tu bilasz spiec. To wszyscy? Chyba wszyscy. No on się nie liczy, co nie? No to jest przybranie, więc podusza nam spadła. To są podusie, więc podusie też się nie liczą. Z pokoju oprócz tego jednego wszystko, bo tu podusia też się nie liczy. Słuchajcie, mamy już pierwszy pokój odhaczony, kuchnię też chyba już mamy odhaczoną, bo tu też... No nie do końca, tam masz squish jeszcze na choince mam, dobra. Dostawa z Kośmelosów, tutaj mamy saszet, który otwieraliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mamy kaczora Donalda, on jeszcze pachnie. Tutaj nigdy nie wiem, co to jest. I tutaj mamy kawkę, a tu spadł kitka Pikachu w stroju pana młodego z Japan, z Pokémon Center. Dobra, słuchajcie, przyniosłem maszynę, w której są 4 squishwile. No tam się przede mną schowały, tak, naprawdę? Tak. Uciekały przed tobą. Tu mamy jeszcze 3 squishwile się schowały w tym i jeszcze... Ale te squishwile to się powinny liczyć jako, nie wiem, 0,1 czy coś takiego. 10 squishwile to jest pluszak. To pluszak. Dobra, już. Widzowie, mamy problem. Znalazłem łącznie 39 pusinów, więc brakuje mi jednego do 40. Może uda się go znaleźć. Ej, dobra, jest, zapomniałem o slotku, slotliczak, bo tam jest... To nie jest pusin. Ale on jest z puszynowej rodzinki. Ja znalazłam, tu się ukrył Kirby Mini. Okej, okay. Dobra, czyli jesteś moim 40. On się nie liczy. Jak się nie liczy? Przecież to jest rodziny pusinowej. To jest rodziny pusinowej, proszę, to tak samo jakbyś mi powiedziała, że się Pipi i ten nie liczą. No nie liczą. Ej, a gdzie jest jeszcze ptak? Gdzie jest Bo? Muffinka, co ty robisz? No próbuję wyjąć te moje squishwile. No łap się. Nie chcę. 61. 61 squishmallowsów i squishwile. Tylko? Myślałam, że więcej, ale one są wielkie, dlatego. No, to prawda, no. Okej. Okay. 61, zapisuję, czekajcie. Pusinów wpisz 41. 61 squishmallowsów i squishwile'ów, ile? 41, bo gdzieś się zapodział Bo, ale go znajdę. Dobra, i teraz jeszcze liczymy pozostałe i sumujemy. 46 pozostałych, czyli wszystkie, co tam leżą i 47, bo przeoczyłam tego małego chomiczka. 47 plus pozostałych. 2, które są przy twoich torebkach. Dobra, czyli 49. Tak. I udało mi się znaleźć, bo był w kalendarzu. Czyli jednak 42. Nie, 41, bo ja go liczyłem. A, okej, okay, dobra. No to co, sumujemy? Czy to wszyscy? Czy to na pewno wszyscy? Ja już widzę, jak to się zrobiło pusto w tym momencie. Normalnie. Dobra, wydaje mi się, że tu wszyscy... Stop! Trzymaj! Co jest? To wydaje mi się... Tak! Squishwile! Pomagałam! Squishwile, jeszcze muszę doliczyć jednego. Dobra, kitek chyba u ciebie? No, też jest pusto, nie licząc... Squishy! I jakiś figurek. Ale one się nie liczą. No tak, no wiem. Nie ma! Koniec! Wszystko! Zrobione! Jej! Nadszedł czas na wielkie podliczenie. 41 pusinów plus 62 squishmallowsy. No, to znaczy, że trzeba dokupić pusinów. Dobrze, że się rozumiemy. Plus 49 pozostałych równa się 152. I myślałam, że więcej będzie. 152, ja 184 stawiałem. Widzisz? A wy? Ej, kto z was był najbliżej? Niech się koniecznie przyzna i nie ma oszukiwania. Czyli w tym miejscu znajdują się 100...
152 pluszaki! Ależ to, mogę tak spać. No dobra, szczerze, jak zaczynaliśmy je tutaj ściągać, na początku powiedziałeś, że 182. Ja stwierdziłam, że nie, to jest troszkę za dużo, ale jak je tu przynieśliśmy, powiedziałam, nie, no to może być ponad 200. I się okazuje, że jest 152, jestem troszkę zawiedziona tym wynikiem, spokojnie nadrobimy, ale i tak uważam, że to wszystko wygląda sztosikowo. Jeśli chcecie, żebyśmy wydali swojego własnego pluszaka numer 2, ponieważ pierwszym był Cuksuś, ale Cuksuś niestety był, tak jak mówiliśmy, limitowany. Kolejny też będzie limitowany, ale jeśli chcecie, żebyśmy go stworzyli, koniecznie zostawcie 10 tysięcy łapek w górę. Dobra, Mufinka, najważniejsze, że podliczyliśmy pusziny i wiemy, że jest ich za mało, czyli kupujemy więcej. A jaki ty chcesz jeszcze kupić? Takiego dużego jumbo, słuchaj, tego wielkiego. Ale jaki tego nie było. Patrz, to jest Team Squishmallow. Patrz, ile ich jest, to jest normalnie 10 na 10. Za dużo koni ze Squishmallowsami. A tam jest Team Dokupujemy komisie. 20 pusinów trzeba kupić, żeby było równo. To 20. Hello Kitty. 20 pusinów. To jest Hello Kitty. O właśnie, spadła właśnie na dobrą górkę, nie? Nie, nie, gdzie ty? To siebie. To nie jest Hello Kitty, bo to jest pusin, rozumiesz? To jest pusin. Pusin do Hello Kitty. Mogę w to zamurkować. No możesz spróbować, tylko się nie uderz. Brawo, nie uderz się. Squishmallowsy jak to się mówi? Zmniejszą upadek. Tak, tak. Mi się wydaje, że i tak gdzieś jakieś są pochowane pluszaki. No 100%, ale... Świąteczny renifer jest schowany, no tak. 3, 2, 1. Ale sztosik. Ej, mega. Tak mogę dzisiaj spać. A teraz moment. Kto to wszystko posprząta? Na mnie nie patrz. Aloha. Widzisz, mówiłam jumbo. Squishmallowsy, pusin to niczym nie pomoże.